Krystyna Kowalczak. Osiem lat musieliśmy czekać na Mazurka Dąbrowskiego i ten piękny moment. Wielu z nas nie kryło łez wzruszenia, bo w takich chwilach rozpiera nas przecież duma narodowa. Krzysztof Ziemiec, witam Państwa i zapraszam na wiadomości. Wczorajszy złoty medal Justyny Kowalczyk to drugie w historii zimowych igrzysk złoto dla Polaków i co najważniejsze, ciężko wywalczone. Końcówka biegu była fascynująca, a losy złotego medalu ważyły się do końca. Jest Justyna Kowalczyk. Nie puści. Będzie gryzła śnieg, a nie puści tej rywalki. Idzie teraz Justyna. Tak, ruszyła. Każdą zmarszczkę, mówiłem, będzie wykorzystywać na to, żeby przyspieszyć. Podbieg i w prawo. Biergen nie puszcza nawet na centymetr. Justyna Kowalczyk będzie walczyła o złoto. Biergen słabnie. Wyrywa jej po centymetrze, po 20-50 centymetrów. Kowalczyk bardzo ostrożnie jedzie, ale nawet zaryzykowała, jak na nią świetnie, szybko. Justyna Kowalczyk jest pierwsza. Biergen ją dogania. Justyna, musisz mocniej pobiec. Biergen mocno, Justyna Kowalczyk mocno. Na tych ostatnich 80 metrach wszystko się będzie rozstrzygało. Justyna Kowalczyk, Polka przed Norweżką. Obie śmiertelnie zmęczone. Justyna jeszcze tylko 90 metrów. Wyjście na prostą. Kowalczyk przed Biergen. Może będzie złoty medal. Justyna mocno kikami. Biergen nie odpuści do ostatniego centymetra. Będzie walka na śmierć i życie. Biergen czy Kowalczyk? Biergen czy Kowalczyk? Justyna mocniej. Jesteś silniejsza. Potrafisz to zrobić. Justyna Kowalczyk czy Biergen? Justyna Kowalczyk minimalnie. Minimalnie Polka będzie złoty medal. Justyna mocno. Jest! Wyrwała to złoto! Wyrwała z płuc, wyrwała Norweżce! Mamy drugi złoty medal w historii polskiego narciarstwa! Zrobiła to! Zrobiła! Nasze serca wciąż biją mocno. Widać, że decydowały centymetry zawziętość polskiej zawodniczki. Przenieśmy się teraz do Vancouver, gdzie wszystko na żywo obserwował Jarosław Kuś. Jarku, ja sam wczoraj w tym studiu wieczorem żegnałem się z widzami, mówiąc, że złoto mamy w kieszeni, no ale przecież to nie było takie pewne. Powiedz, jak pani Justyna komentowała swój sukces już na mecie. Po takich biegach Justyna Kowalczyk zwykle mówi, ale jestem zmęczona, ale wczoraj dodała, super, że zwyciężyłam. Justyna Kowalczyk w tym biegu, który przed chwilą widzieliśmy, dała z siebie wszystko. Ona wiedziała, że Marit Biergen jest cały czas za nią, tak mówiła już na mecie. Wiedziała, że to będzie ciężki finisz, wiedziała, że musi wygrać, dać z siebie wszystko i wygrała. Ona bardzo chciała wygrać z Marit Biergen, co było już słychać, gdy rozmawialiśmy z nią po tym starcie. Justyna Kowalczyk zdobyła swój złoty medal olimpijski, ma mistrzostwo świata, ma puchar świata, ma wszystko, co zawodnik w jej dyscyplinie może zdobyć, ale zapewnia, motywacji do dalszego biegania mi nie zabraknie. Ma dopiero 27 lat, no i bardzo dobrze, bo my takich chwil jak wczoraj chcielibyśmy przeżywać tutaj i nie tylko tutaj, jak najwięcej. Justyna Kowalczak. Nie ma piękniejszej chwili dla sportowca, nie ma piękniejszej chwili dla kibiców. Justyna Kowalczyk, złotą medalistką zimowych Igrzysk Olimpijskich. Polska flaga najwyżej. Mam Mistrzostwo Świata, mam Puchar Świata, mam Tour de Ski, którego Marit nie ma, i mam Mistrzostwo Olimpijskie. O medal było bardzo ciężko. To był bieg pełen emocji. Kto silniejszy, kto lepszy, Polka czy Norweżka Marit Biergen? Na stadion wbiegły równocześnie. Norweżka na ostatniej prostej doganiała Justynę. Finisz był niesamowity, chociaż niektórzy chyba wątpili, ja nie miałem wątpliwości, że ona już tego nie odpuści. Ścigały się przez 30 kilometrów, ale na mecie decydowały centymetry. Justyna Kowalczyk wygrała z Marit Biergen o 0,3 sekundy. Pierwszą myśl za metą miała raczej spokojną. Fajnie było wygrać z Marit. Na trybunach biało-czerwoni kibice triumfowali, przekrzykiwali się ze szczęścia albo padali na kolana. Nie odpuściła jej do końca i wygrała, pokazała jej, pokazała, że jest silna, nie jest na prochach i pokazała, co potrafi. Kto tylko był na stadionie, musiał się wzruszyć. Płakali kibice,
Popłakałem się na pewno. Płakał ze szczęścia komentator Polskiego Radia Tomasz Zimoch. A co ona musiała czuć? Nie mogę mówić. Duszpasterz olimpijski też nie wytrzymał emocji. Każda sytuacja nas czegoś uczy, a to... A to jest moja najpiękniejsza sytuacja. Było widać, że i bohaterka jest szczęśliwa, gdy na stadionie odbierała kwiaty i owacje. Myślę, że 10 świniaków mamy tutaj rzeźnika ze sobą, także będzie 10 świniaków. Teraz na jeden dzień Justyna Kowalczyk wraca do Polski, chce się spotkać z rodziną. Mówi, że popularność nie jest dla niej dobra, ale złota medalistka zimowych Igrzysk Olimpijskich popularności nie uniknie. Jarosław Kuś, Wiadomości Whistler. Dodajmy, że nawet Norwegowie są oczarowani postawą Polki i jej rywalizacją z Marit Bjergen. Wczorajszy bieg na 30 km tamtejsze media określają jako wyjątkowo nerwowe, ale fantastyczne widowisko, które już przeszło do historii. No, naszej na pewno. Kto jak kto, ale polscy kibice, którzy przez ten cały czas wspierali Justynę Kowalczyk, nie mieli wątpliwości, a już z pewnością jej góralscy krajanie. Marcin Wikło. Kasina Wielka, rodzinna miejscowość Justyny Kowalczyk, to od teraz Kasina Ogromna. Aż spuchła z dumy, ale czy można się temu dziwić? Mocno Justyna Kowalczyk! Mocno. Ich koleżanka, sąsiadka, przyjaciółka, znajoma sprawiła im najpiękniejszy prezent. Nie ma słów! Po prostu jesteśmy tak szczęśliwi! To widać, co dzieje się za mną, tam z tyłu! Kasina szaleje po prostu! Nie można powiedzieć, że to zwycięstwo niespodziewane, tym bardziej tutaj, w siedzibie jedynego oficjalnego fanklubu Justyny Kowalczyk. Ale walka o złoto na ostatnich metrach każdemu zszarpała nerwy. Czujemy ogromne szczęście, ogromna euforia. Emocje są, nie wiem, czy zaśniemy dzisiaj, naprawdę. Dała nam tyle szczęścia. Dziękujemy jej bardzo. A to już Warszawa. Emocje nie mniejsze niż w Kasinie, bo przecież wszyscy ściskaliśmy kciuki za Justynę Kowalczyk. Jej klasę doceniają także ci, którzy kibicowali jej najgroźniejszej rywalce, Norweżce Marit Bjergen. Justyna Kowalczyk ma za sobą bardzo dobry sezon. Jest w porządku, zasłużyła na to złoto. Gratuluję Polsce. Polscy kibice mogą być dumni ze wszystkich medali zdobytych w Vancouver, ale złoto Justyny Kowalczyk, co zrozumiałe, smakuje wybornie. W końcu usłyszymy mazurka. I to było najważniejsze. Kiedy Justyna odbierała medal i wcześniej, kiedy jeszcze po niego biegła, z jej rodzicami nie można się było skontaktować. Postanowili, że każdy start córki będą przeżywali tylko w rodzinnym gronie. Emocje opadły dopiero dziś. No jak przeżywam? No przecież ona mówi, że jest szczęściarą, a co my mamy powiedzieć? No my, dopiero my, co my mamy powiedzieć? Mamy piękne dzieci, fajne dzieci, no. Jutro rano Justyna wraca do kraju, potem czekają ją kolejne starty w Pucharze Świata. Marcin Wikło, Wiadomości. No to nie trudno sobie wyobrazić, co będzie jutro działo się na Okęciu. Pani Justyno, dziękujemy, jest pani wielka. Jednak największą niespodziankę sprawiły wczoraj nasze panczenistki. Katarzyna Bachleda-Curuś, Katarzyna Woźniak i Luiza Złotkowska. Te nazwiska warto zapamiętać. Łyżwiarki zdobyły brązowy medal, ale jeśli weźmiemy pod uwagę warunki, w jakich trenują, to jest to osiągnięcie nieprawdopodobne. Michał Siegieda. W wyścigu o brąz polskie łyżwiarki nie były faworytkami, choć wcześniej tylko minimalnie z Japonkami przegrały walkę o finał. Brązowego medalu Amerykankom nie pozwoliły już sobie odebrać. Całujemy wszystkie nasze trzy dziewczyny, tylko niech wygrają, niech dojadą do mety, niech zdobędą Amerykanki słabną. Jedna została z tyłu, Polki brąz, brązowy medal polskich panczerów Vancouver. Jest medal, proszę państwa, cóż za niespodzianka. Polskie łyżwiarstwo na medal olimpijski czekało aż 50 lat. Uczucie nie do opisania, nie wiem, nie... Nie można w to uwierzyć, że to jest to właśnie, o co się tak walczyło. Indywidualnie panczeniści w Vancouver nie zachwycili. Działacze Polskiego Komitetu Olimpijskiego nawet otwarcie krytykowali ich wyniki. Polki pokazały jednak, że w sukces trzeba wierzyć do końca. Mam nadzieję, że pokazałyśmy ludziom, że potrafimy walczyć i że ci, co już powiesili na nas psy, teraz będą musieli wejść pod stół i odszczekać. Skąd wziął się sukces? To warszawskie Stegny, jeden z pięciu polskich torów, gdzie można uprawiać łyżwiarstwo szybkie. Na co dzień jednak zarabia na siebie jako zwykłe lodowisko. Taką płozą może pan się ogolić. Grzegorz Kołowski, pierwszy trener medalistki Katarzyny Woźniak, mówi, że brąz w Vancouver to cud. Mamy, można powiedzieć, dwie dyscypliny. My rywalizujemy na torze odkrytym, natomiast świat trenuje, rywalizuje na hali. Nie da się tego pogodzić.
Teraz panczenistki ponad 200 dni w roku trenują za granicą. Sukces przyszedł znikąd, może po sukcesie przyjdzie czas na budowę dla nich krytej hali. Michał Siegieda, Wiadomości. Jeszcze, bo radości i sukcesów nigdy za wiele, a złota i brązu jednego dnia tak często się przecież nie zdobywa. Justyna, mocno! Wyrwała to złoto! Wyrwała z płuc, wyrwała Norweżce! Mamy drugi złoty medal w historii polskiego narciarstwa! Zrobiła to! Zrobiła! Ucałujemy wszystkie nasze trzy dziewczyny, tylko niech wygrają, niech dojadą do mety, niech zdobędą Amerykanki sławną! Jedna została z tyłu! Polki brąz! Brązowy medal polskich patrzeł w Vancouver! Jest medal, proszę Państwa! Cóż za niespodzianka! Nasze wspaniałe dziewczyny nawiązują do cudownych tradycji! Płaczcie, cieszcie się, bo macie ten upragniony medal!